Witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj wykonuję sobie makijaż, szykuję się już do wyjścia i postanowiłam, że tę część z makijażem oczu pozostawię dla Was i nakręcę o tym filmik, bo jest to makijaż, który ostatnio sobie wykonuję praktycznie codziennie, tylko zamieniając kolory w zależności od tego, co mam na sobie. Ale tak, cały czas wykonuję sobie taki makijaż. O tym, jaki to makijaż, opowiem Wam za chwilę. A dlaczego go robię? Ponieważ jestem bardzo dumna ze swoich rzęs i tego, jak teraz wyglądają. Wy też to zauważyliście, dostaję od Was sporo wiadomości, komentarzy, czy po prostu nawet moi znajomi tak przyglądają mi się bacznie i zadają mi pytanie, czy mam jakoś przedłużane te rzęsy, czy zagęszczane 1:1, czy są takie sprytne, fajne, nowe, bardzo naturalnie wyglądające sztuczne rzęsy, czy może czegoś używam. I tak, używam. Dostałam do testowania odżywkę Biotebal. Jest to odżywka, którą pewnie kojarzycie z reklam telewizyjnych chociażby. Jest o niej dość głośno, można ją kupić w aptekach. Zaczęłam testować ponad 2 tygodnie temu, więc jeszcze nie jest to ten czas, kiedy te efekty powinny być zauważalne, bo na opakowaniu macie informację, że po 3 tygodniach widać już pierwsze efekty. Ja widzę je już. One są po prostu takie jakieś mocniejsze, łatwiej mi się je rozczesuje, tuszując rzęsy, i są po prostu gęstsze. Sami to zresztą zauważycie. Teraz pewnie to nie jest widoczne, dam Wam teraz zbliżenie, ponieważ mam bardzo jasne swoje włoski. No, jestem blondynką, więc to jest już wpisane niestety w tą umowę. Tak to zawsze wygląda. Blondynki mają takie jasne końce na rzęsach. Tym bardziej, że mamy teraz już słoneczko, ładną pogodę, więc one też się rozjaśniają. Ale jak wytuszuję te rzęsy, to zobaczycie, co tam się dzieje. I pokażę Wam makijaż, którym podkreślam te rzęsy. Czyli po prostu chwalę się nimi, tym makijażem. Makijaż jest tylko ładnym tłem, takim rozświetleniem, uzupełnieniem do samego wytuszowania tych rzęs. Podkręcę je delikatnie, ale to przez to, żeby pokazać jeszcze lepszy efekt. Zrobię makijaż, który wydaje mi się odpowiedni dla każdego typu oka, budowy oka, dla każdego typu urody. Zrobię go w delikatnych różach, ponieważ jestem dzisiaj mniej więcej tak ubrana. Jeżeli chcecie wiedzieć, co takiego mam na twarzy, na ustach, ogólnie jak przebiegał ten wcześniejszy proces powstawania makijażu, to wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. A teraz już nie przedłużając, zaczynamy! Co do samej odżywki, serum do rzęs Biotebal, prezentuje się on w ten sposób. To jest opakowanie plastikowe, bardzo klasyczne i znajduje się tutaj sporo produktu, bo aż 3 ml. A teraz pokażę Wam, jak i kiedy taką odżywkę trzeba zaaplikować. Sposób aplikacji jest bardzo prosty, natomiast należy pamiętać o tym, aby odżywkę nakładać tylko i wyłącznie na oczyszczoną skórę, czystą skórę, bez żadnego kosmetyku, i należy zrobić to wieczorem przed pójściem spać. Jeden płynny ruch, nakładamy ją jak eyeliner przy linii rzęs. Jednym ruchem nakładamy tego produktu tyle, że nie musimy się obawiać, że będzie go za dużo i coś nam wpłynie do oka. Natomiast ja się tutaj też nie martwię, ponieważ co mnie bardzo zaskoczyło, nie było w ogóle efektu podrażnienia nawet przy pierwszej aplikacji, a ja mam bardzo, bardzo wrażliwe oczy, więc tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie i myślę, że przyda Wam się ta informacja, jeżeli sami będziecie chcieli wypróbować. I przechodzę już do makijażu. Moją bazą pod cienie jest po prostu korektor, przypudrowany korektor, którego używałam wcześniej. Póki co taka baza mi wystarcza, bo tuszuje moje zasinienie powieki, moje niewyspanie. Wiem, że to jest trochę widoczne, ale mam nadzieję, że teraz zniweluję to makijażem. Ok, teraz czas na podkręcenie. Zalotkę już znacie, pokazywałam Wam ją w filmiku o AliExpress. Stamtąd ją też zamówiłam. Jest bardzo malutka. Łapię. I zaciskam. Raz, dwa, trzy. I
jeszcze raz końcówkę. To mi się podoba, że właśnie można końcówkę tych rzęs złapać i podkręcić. I przechodzę do makijażu oczu. Użyję cieni Glam Shadow. Wypiszę Wam pod spodem, tak będzie najlepiej, bo nie będę teraz wyciągać każdego z osobna, żeby Wam pokazać. Najpierw ten jaśniutki cień. Matowy. I nakładam go za łamanie powieki. Przygotowuję taką bazę, która mi ułatwi blendowanie. Tego cienia prawie że nie widać, ale nie o to chodzi. Jest on bardzo naturalny, ale głównie chodzi o to, żeby na nim się łatwiej blendowało późniejszy, ciemniejszy kolor, którym jest ten oto. Delikatnie go mieszam z tym poprzednim, bo nie chcę, żeby był za ciemny. I podkreślam załamanie powieki, ale bardziej w tym zewnętrznym kąciku. I znowu wracam do tego najjaśniejszego i poprawiam, rozcieram granice. Teraz czas na kredkę. Używam kredki wodoodpornej, bo jak to jest mój makijaż taki dzienny, to chodzę w nim przez cały dzień, do samego wieczora. Podkreślam delikatnie linię rzęs, ale naprawdę jest to taki dotyk tej kredki. Nie staram się, żeby to było jakoś równomiernie, pięknie, równo. Po prostu przyciemniam, wchodzę pomiędzy rzęsy. I pogrubiam kreskę w zewnętrznym kąciku, delikatnie wyciągając ją do góry, wyciągając ją poza oko. A teraz szybciutko biorę pędzelek i rozcieram. To, co teraz robię, to tworzenie takiego cienia, które będzie się wydawać, że rzęsy rzucają na naszą powiekę. Jest to delikatny efekt, ale naprawdę bardzo dużo wnosi. Różnica. I przechodzę do drugiego oka. Czas na rozświetlenie, czyli ten oto cień, on pięknie opalizuje, pięknie się mieni. I nakładam go na całą ruchomą powiekę. Nakładam też na tę czarną kreskę. Oraz na dolną powiekę w kąciku wewnętrznym. Teraz na ten pędzelek, którym rozcierałam kreskę, nakładam ten najciemniejszy kolor, matowy. I nakładam go tylko w kąciku zewnętrznym. Czas na rozświetlenie linii wodnej. Do tego celu używam kredki Golden Rose. No i najprzyjemniejsza część, czyli tuszowanie. Teraz trochę zaszaleję, bo użyję dwóch tuszy, ponieważ ten już mi się kończy. Jest to Roller Lash z Benefit, tej wersji miniaturowej. Bardzo, bardzo go lubię. Jest właśnie na wyczerpaniu niestety. I nim najpierw rozdzielam rzęsy. Nie muszę tutaj robić żadnych szczególnie zaawansowanych ruchów. Nie muszę rozdzielać tych rzęs, bo zrobiła to już zalotka. Jeżeli odpowiednio przyciśniecie zalotkę, to rozstawia rzęsy. Nie są one już takie posklejane i łatwiej jest je wytuszować. A teraz zmieniam tusz na Volume Million Lashes, żeby je pogrubić jeszcze dodatkowo. Jedno pociągnięcie. I makijaż gotowy. Teraz Wam pokażę z bliska, jak się prezentują moje rzęsy.
No i wyszedł taki bardzo delikatny, dzienny makijaż, rozświetlający spojrzenie, oko i oczywiście podkreślający rzęsy, na czym mi ostatnio zależy. I tak, to jest właśnie mój dzienny makijaż. Zmieniam często kolory. Dzisiaj dopasowałam do mojej stylizacji, czyli do takiej bluzeczki w brudnym różu. Czyli makijaż wyszedł bardzo taki świeży, delikatny, dziewczęcy. Często piszecie, że podoba Wam się, jak mam takie różowe tony w makijażu, więc... Mam nadzieję, że ta propozycja też Wam się podoba. Co do samych rzęs i odżywki. Odżywkę, jak już chyba wspominałam, możecie kupić w aptece. Ja cieszę się, że nie występuje u mnie żadne podrażnienie oka, bo to zawsze mnie drażniło przy innych tego typu odżywkach. Tutaj tego faktycznie nie ma. Moje oczy dalej są wypoczęte, wszystko jest w porządku. No może nie dzisiaj, bo dzisiaj jestem niewyspana, ale jak widzicie, sam makijaż uratował też sytuację, a odżywka nie podrażniła, więc nie mam czerwonych oczu. I tak... To już chyba wszystko, co chciałam powiedzieć na ten temat. Śledźcie Instagrama, bo tam prawdopodobnie niedługo pojawi się coś fajnego związanego z tym filmikiem, więc myślę, że warto. Jeżeli nie wiecie, jaki jest mój Instagram, to zapraszam Was do opisu pod filmikiem. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Nie tylko, jaki mam Instagram, ale też, czego użyłam do tego makijażu, linka do produktów i tak dalej. Wszystko znajdziecie w opisie pod spodem. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Jeżeli filmik się podobał, kciuki w górę. Czekam na Wasze komentarze, podzielcie się swoimi opiniami na temat tych produktów, bo są jeszcze produkty do włosów, z tego co wiem są jeszcze tabletki Biotebal, więc czekam na Wasze opinie, dajcie znać, być może jeszcze przetestuję coś innego, coś nowego. I tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego filmiku. Cześć!